Naszym gościem jest minister funduszy i polityki regionalnej, wiceminister Waldemar Buda. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie ministrze, chciałem na początek zapytać o negocjacje z Komisją Europejską, o KPO, Krajowy Plan Odbudowy. Jaki jest stan rozmów? Jakiś czas temu była pana wypowiedź czy wpis internetowy. Dialog z Komisją Europejską na poziomie operacyjnym zakończyliśmy 12 lipca. I co dalej? I te słowa, i ten wpis jest aktualny. Rzeczywiście myśmy ostatnią wersję wynegocjowaną wysłali do Komisji 12 lipca. Po tym czasie nie było zgłaszanych już przez Komisję żadnych uwag. I czekamy na wykonanie pracy przez samą Komisję. Termin dla Komisji upłynął 3 sierpnia. No i dzisiaj jest pewien problem polegający na tym, że Komisja pomimo upływu terminu z rozporządzenia nie wyrabia się wobec nie tylko Polski, ale też innych krajów, bo ja przypomnę, że decyzję implementacyjną i przelew środków nastąpił dopiero w stosunku do 10 krajów na 27. Wobec tego no jest to pewne opóźnienie prac po stronie Komisji. Ja się spodziewam, że w ciągu najbliższych kilku tygodni nasz KPO będzie zatwierdzony. Jest oceniany bardzo dobrze. Wszystkie markery klimatyczne, cyfrowe są spełnione. Komisja nie sugeruje żadnych uwag. Gdyby takie były, rozważymy, a na ten moment nie ma. Jeden temat pan minister pominął, chociaż chyba wiemy wszyscy o tym problemie. Sugerowała go ostatnio otwartym tekstem Komisja czy przedstawiciele Komisji, że problemem jest praworządność w Polsce. Jak z tego pata wyjdziecie? Sprawa nie ma żadnego związku z KPO. To jakby, ja rozumiem, że są różne sprawy. No Komisja mówi, że właśnie ma. Że ja to z Komisją Europejską rozmawiam. Country specific recommendations i w tym obszarze też trzeba spełniać pewne wymogi, trzeba przestrzegać reguł praworządności unijnych po to, żeby z unijnych pieniędzy korzystać. Jak się jest w jakimś klubie, to się przestrzega reguł tego klubu. Jak pan idzie do sklepu kupić chleb, to nikt nie mówi, że masło jest drogie, z tego powodu chleb musi też podrożyć. To są dwie różne sprawy. Nikt nie oczekuje od nas, ażeby CSR-y na poziomie praworządności wykonywać w inny sposób niż ten, który zaproponowaliśmy. Jeżeli takie sugestie by były, to byśmy się zastanowili i ponegocjowali. Oczywiście ja rozumiem procedury, rozumiem dyskusje. Ja z Komisją rozmawiam w wielu sprawach na temat umowy partnerstwa, na temat REACT-EU, na temat Just Transition Fund i to są różne tematy. Ja bym tego po prostu nie mieszał. Są wypowiedzi chociażby Wiery Jourovej, która wskazuje, że nie ma tu związku między Funduszem Odbudowy, a innymi sprawami, które ma ten czy inny kraj członkowski z Komisją Europejską. Ale to twierdzi pan, że nie ma zupełnie problemu? No przecież ewidentnie problem jest. Komisja o tym mówi. Jeden z komisarzy o tym ostatnio mówił, że to jest problem i o tym, że praworządność jest problemem, izba dyscyplinarna, wykonywanie wyroków TSUE jest problemem. Komisja mówi raz po raz, ostatnio też o tym przypominała. Pełna zgoda. Ja jeszcze raz panu powtórzę, że oczywiście mamy wiele spraw z Komisją i może być jakiś temat pokazywany jako problem, tylko to nie jest problem z punktu widzenia zatwierdzenia KPO. To jest, jeżeli ktoś ocenia relacje Polska-Komisja Europejska albo Unia Europejska, to może powiedzieć, mamy ten i ten temat. Mamy kwestię praworządności, mamy kwestię Izby Dyscyplinarnej, mamy kwestię wyższości prawa europejskiego nad krajowym, czy odwrotnie. Ja bym tu akcentem tą drugą stronę stawiał. I to oczywiście Komisja to, zupełnie to są, odwrotnie. I tutaj jest to są nasze relacje, tak? Skór, panie ministrze. Natomiast kwestia Funduszu Odbudowy nie ma tutaj jakby powiązania między jednym a drugim. Mamy rozporządzenie, znamy je doskonale. I tam nie ma mowy o tym, żeby móc blokować Krajowy Plan Odbudowy któregokolwiek z krajów z powodu praworządności. Mechanizm praworządności i warunkowości został wynegocjowany przez Radę Europejską, przez pana premiera i wiemy, kiedy może być zastosowany. On dzisiaj jest zamrożony w Trybunale. W związku z tym jakby trzeba być spokojnym. Spotkamy się za kilka tygodni. Będziemy mówili o tym, że plan został zatwierdzony. Jest pan o tym przekonany, tak, że to zostanie zatwierdzone i te pieniądze do nas popłyną? Tak. Możemy tutaj się na wizji z panem założyć, że tak będzie w ciągu kilku tygodni. Ja od zakładów Trzymam się z dala. Trzymam kciuki za to, żeby tak było, bo to pieniądze na te kluczowe rzeczy. A nie ma pan wrażenia, że może trzeba by odpuścić i nie spierać się z Komisją, nawet nie dawać, już przyjmując państwa perspektywę, pretekstów do tego, żeby ktoś miał uwagi do polskiej praworządności, wykonać postanowienie, zmienić albo zamrozić izbę dyscyplinarną, usunąć wątpliwości co do tego, że w Polsce system sądownictwa jest
całkowicie, tak jak tylko się da, maksymalnie możliwie niezależny od władzy wykonawczej, od władzy partyjnej, po to, żeby zmieniać Polskę, bo jak czytamy KPO, które przygotowaliście, ale która to jest fascynująca, bo niezwykle szczera jak na polityków, to czytamy na przykład o tym, jakie jest zapóźnienie w sferze robotyzacji. To brzmi jak science fiction, ale w Europie już nie jest science fiction, tyle że w Polsce jest 46 robotów na 10 tysięcy pracowników, średnia europejska 114, a my się kłócimy z Brukselą z powodu reform Zbigniewa Ziobry i prób zmian personalnych w wymiarze sprawiedliwości, bo ten wymiar sprawiedliwości nie poprawił się w sferze operacyjnej po zmianach ministra Ziobry. A zapóźnienia są właśnie takie, jak sami wyliczacie. Ale tu nie ma wielkiego sporu. To znaczy myśmy, ja rozumiem, że jest bańka medialna i dyskusja o tym, że jest wielki spór, wielka dyskusja. Nie, bańka medialna, to przecież komisarz mówił. Ale proszę zwrócić uwagę na to. Jest wyrok Trybunału, który mówi o Izbie Dyscyplinarnej. My pokazujemy w odpowiedzi, że po pierwsze Izba Dyscyplinarna została zawieszona, jej działalność w związku z decyzją nie rządu, bo rządu nie ma żadnego wpływu na to, ale pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, a po drugie planujemy zmiany, czyli idziemy w kierunku, o którym mówi Komisja Europejska. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i pytanie, czy się tu zrozumiemy co do kierunku zmian, ale zmiany będą na pewno i więc tu wielkiego sporu nie widzę. My nawet mamy podstawy do tego, żeby dzisiaj wystąpić do Trybunału i uchylić środki zabezpieczające w tej sprawie i takie wnioski powinny być skierowane. Wobec tego ja nie widzę tu wielkiego sporu. Idziemy w tym samym kierunku. Być może jakieś szczegóły drobne będą nas dzielić, ale my też jesteśmy tego zdania, że sama reforma Izby Dyscyplinarnej, ona efektów nie osiągnęła. Trzeba ją zmodyfikować. Teraz ona nie działa, więc nie ma powodów też nakładania jakichkolwiek kar, więc nie ma tu żadnej kontrowersji. Oczywiście można mówić o wielkim konflikcie z tego powodu, że małżonkowie się pokłócą o drobną rzecz, ale jakby na dzień dzisiejszy my z komisją jesteśmy w dobrych relacjach. To, że pewnego rodzaju estetyka wypowiedzi jest ostra po jednej, po drugiej stronie niektórych naszych przedstawicieli, niektórych przedstawicieli komisji, to naprawdę to nie jest najistotniejsze. Mówi pan, że to jest tylko teatr, to co mówią przedstawiciele szeroko rozumianego obozu władzy, nawet o Zachodzie, bo to jest taki ton, którego jeszcze w Polsce od 30 lat nie było właściwie, to co obserwujemy teraz w polskiej polityce, w szeroko rozumianym obozie Zjednoczonej Prawicy, wytykanie wszelkich możliwych i urojonych błędów Zachodu, wskazywanie go jako winnego kłopotów Polski, jako wręcz wroga, jako Unia, która prowadzi coś na kształt wojny hybrydowej, tego typu określenia się pojawiają ze strony państwa obozu. Czy może mnie pan minister zapewnić, że jak się spotkamy za kilka lat, kilkanaście lat, to Polska dalej będzie mocno zakotwiczona po waszych rządach, w trakcie waszych rządów i tak dalej, następców w świecie zachodnim i możliwie najdalej od zagrożenia na przykład imperializmem rosyjskim. Bo ta zmiana, którą wprowadzacie także w języku, jest przełomowa w historii Polski w ostatnim 30-leciu. Ja czegoś takiego nie widziałem jeszcze. Dał się pan ponieść emocjom jakiejś fantazji publicystycznej. Nie. Oczywiście w naszym środowisku mamy ponad 230 parlamentarzystów, mamy różnych liderów i oni mają różną estetykę wypowiedzi. Natomiast trend i jakby głos rządu w tej sprawie to jest głos premiera Mateusza Morawieckiego. I on ma świetne relacje z Ursulą von der Leyen. On dyskutuje na co dzień z nią o różnych sprawach. I oczywiście może być inna wypowiedź. Oczywiście nie zgadzająca się, bo kontestująca jakieś działanie Komisji Europejskiej. I można się z wieloma sprawami nie zgadzać. Również się nie zgadzam z wieloma sprawami i podejściem Komisji Europejskiej. Ale ja powiem to w sposób łagodny. Minister Zbigniew Ziobro powie to w sposób bardzo ostry. Pan premier powie to w taki sposób, żeby wynegocjować dalsze kroki działania i współpracy w ramach Komisji Europejskiej i kraju członkowskiego. My mówimy o tym samym, tylko kwestia estetyki wypowiedzi. I proszę się nie dziwić, że nie mówimy tymi samymi słowami. Świat byłby czarno-biały, brzydki i mało ciekawy, gdybyśmy mówili o tym samym w ten sam sposób. A idziecie w tym samym kierunku, bo próbuje pan minister powiedzieć, że słowa nie mają znaczenia. Mimo wszystko wydaje mi się, że mają czasami moc sprawczą, chociaż rozumiem też teatr polityczny, ale pewnie ważne jest, co ten teatr mimo wszystko pokazuje, jakie kierunki wyznacza. Słowa są ważne, ale ważne są też czyny. Czyny i rządu, który reprezentuje w sprawach na przykład relacji Polska-Unia Europejska minister Konrad Szymański. I tam ten język jest absolutnie dyplomatyczny, absolutnie protokolarny. Proszę zobaczyć odpowiedź 16 sierpnia, którą udzieliliśmy komisarzowi Reindersowi. Ona jest bardzo wygładzona, ona jest bardzo koncyliacyjna, ona jest wychodząca naprzeciw pewnym bojaźniom Komisji Europejskiej i my staramy się wpisywać w dialog.
czyli jakby kolejne kroki są usłane dialogiem, który w najbliższych latach będzie i w najbliższych miesiącach, więc ja bym się nie obawiał tutaj, że ktoś mówi ostrzej o tym samym w ten sam sposób. 18 państw dostało już zielone światło, do 10 popłynęły pieniądze. Włochy to już kilkadziesiąt, 25 miliardów euro. My czekamy na nasze pieniądze, na zatwierdzenie KPO. Ani euro nie stracimy, one spokojnie do naszej gospodarki płyną. Proszę zwrócić uwagę na to, że my po COVID-zie wpompowaliśmy więcej niż te kraje, które dostały zaliczkę. Bo my dzisiaj uruchomiliśmy fundusz BGK, gdzie transponujemy 20 miliardów do samorządów. To jest więcej niż transze, które idą z Brukseli na rzecz tych krajów południowych. Jasne, ale to też na trochę inne rzeczy chyba to ma iść, na taki nowy impuls dokładnie cywilizacyjny. Na te same, dokładnie na te same. Co z inwestycjami? Czy się nie opóźnią przez te negocjacje nie w mamy, sprawie KPO? Nie mamy. Mamy kamienie milowe, które zostały opisane i targety w ramach Krajowego Planu Odbudowy i my ich nie zmieniamy. Ustaliliśmy je właśnie w lipcu i one są cały czas aktualne. Czyli jakby to pokazuje, że ta agenda, którą wskazaliśmy w KPO, ona jest aktualna. Być może teraz będzie potrzebna dość intensywna praca, żeby rzeczywiście wyrobić się w terminach, które założyliśmy razem z Komisją, ale one cały czas są aktualne, nie zamierzamy ich przesuwać. Żeby wyrobić się w terminie z tymi inwestycjami, żeby pieniądze na czas wykorzystać, to ma Pan na myśli, tak? Dokładnie i też te kroki by pośrednie zrealizować, bo w ramach reform inwestycji mamy kroki pośrednie, kamienie milowe. I my trzymamy się tego wariantu, który ustaliliśmy w lipcu. No właśnie, to jest ciekawe, czy na tyle jesteśmy technologicznie, innowacyjnie rozwinięci, żeby wykorzystać te pieniądze prawidłowo, bo to ma być trochę inny, trochę wyższy może poziom rozwoju niż budowy dróg, akwaparków czy innych obiektów, które budowaliśmy do tej pory z Unią Europejską, które też są kluczowe i bardzo potrzebne, no ale teraz i inne też rzeczy. Akwaparków już dawno nie budujemy, bo ostatnio akwaparki zbudowaliśmy z poprzedniej perspektywy. Natomiast jeśli Pan ma obawę o tempo i dynamikę wydatkowania środków, to za przykład podam kwiecień tego roku. Pierwsi w Europie, jeśli chodzi o tempo wydatkowania środków europejskich. Pierwsi. Nie drudzy, nie piąci, nie siódmy. Pierwsi. Więc jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, to odsyłam do danych publikowanych przez Komisję Europejską, jak Polska sobie radzi z wydatkowaniem środków europejskich. No tak, tutaj mi bardziej chodzi o te kwestie innowacyjności, na przykład i wydawanie pieniędzy na naukę, robotyzację i tak dalej. Dokładnie tych elementów 46, dotyczy, bo perspektywa 14-20 ma duży komponent innowacji, badania i rozwoju i w tym komponencie również jesteśmy pierwsi. Także nie ma tu obaw. Panie ministrze, to już na sam koniec, bo przetrzymujemy pana. Daje pan słowo, że popłyną niedługo pieniądze i Komisja Europejska da zielone światło KPO, Krajowemu Planowi. Umówmy się za 5 tygodni, potwierdzę to na antenie. Super, zapraszamy serdecznie. Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej o Krajowym Planie Odbudowy, o pieniądzach z Unii i negocjacjach z Unią. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.